Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym challenge'u, gdzie od 100 zł będziemy próbowali oczywiście zrobić kosę na CSGO Skinsie. Ale przed zaczęciem przypomnę Ci oczywiście, że wpłacając z kodem Croxy masz szansę wygrać wiele pięknych skinów. Ostatnio naprawdę bardzo dużą ilość wam tutaj wrzuciłem, między innymi tutaj kurczę MHK Player tu za 300 zł, 5-7, jakieś awupki, no i oczywiście dalej leży tutaj między innymi Bowie Knife, rękawiczki czy MK Chantico, więc oczywiście jak jesteś zainteresowany, no to z kodzikiem Croxy taki skin oczywiście możesz zgarnąć i po wpłacie, jak uda ci się wygrać, no to taki prezent oczywiście ci na ekranie wyskakuje. Im większa wpłata, tym oczywiście większa szansa na wygraną, a my lecimy z challenge'em od 100 zł do kosy. Ostatnio nam się nie powiodło, więc mam nadzieję, że no dzisiaj będzie ciut lepiej, bo no kurczę, no w tych challenge'ach jest... O! No powiem tak, no ładnie tutaj nam sypnęło na koniec, tylko no jest to tryb shared, czyli musimy się oczywiście tym podzielić, ale no bitwa overall wyszliśmy tutaj naprawdę na jakiś tam fajny plus, tak? Trzeba to sobie powiedzieć, ale no właśnie, 13 zł overall, no to... No nie wiem w sumie, ale no dobra, no nie będę narzekał. Bierzemy skrzynki rosnąco, tak już no mówię, z przyrzeczenia ustawiam, że od najdroższych mi sortuje. Nie będzie Ember Case, nie będzie Chocolate Case, Rust Case, 1680 bitwa. No to dorzućmy jeszcze Plug Case, nie będzie Neon, bo lubię tą skrzyneczkę na tych właśnie challenge'ach. I weźmy sobie bitwę na 3 osoby. Słucham się waszych rad, tak? Czyli robię bitwy na większą ilość osób, więc zobaczmy jak nam pójdzie. Pierwsza skrzynia... No, słabiutko, tak? Chciałem wrzucić underdoga pierwotnie, ale no odpuściłem to i powiem wam tak, że tutaj... No chyba widzę szansę, ja widzę potencjał jakiś, żeby jeszcze to wyciągnąć, tylko no właśnie, to jest strata co jakieś 7-8 zł i no tapetka też nam nie pomaga, ostatnia skrzynia no to bym musiała naprawdę mocno sypnąć, no ale tak się nie wydarzy, no i bitwa przegrana, a szkoda, bo w pewnym momencie widziałem tutaj potencjał, ale no szybko się zmył, dlatego stwórzmy kolejną bitwę i weźmy może, zróbmy, co? To jest za skrzynia, holy moly, ja nie mogę, no dzisiaj tego nie przetestuję, ale no będę musiał obczaić co to jest, co tu się, że tak powiem, zapowiada w tej skrzyni, ale dobra, bo wybyło mnie to trochę z rytmu, wrzućmy skrzynkę jesienną, jesienna skrzynka, jakaś nowa, też będzie trzeba chyba przestać, wrzućmy tak i jeszcze dyszkę mogę tutaj zakręcić, mam fajny pomysł na tą bitwę, więc go zrealizuję, bierzemy tryb shared i bierzemy bitwę na 4 osoby i liczymy po prostu, że któremuś z nas w tej bitwie się poszczęści i któryś z nas wylosuje tak naprawdę jakiegoś mocnego skina, na przykład Bayonet Lore, no to wtedy naprawdę będzie super, nie? Bo wtedy dzielimy na 4, no to nawet jak dzielimy na 4, no to mamy tą kosę. Nie? I mamy powiedzmy te 500 zł na łebka, więc wtedy naprawdę fantastycznie by nam się udało ten challenge wypełnić w końcu. Więc zobaczmy jak nam oczywiście pójdzie. Kolejne otwarcie, jest MP7, Nemesis 84 zł, no powiem tak, no czy leci tu jakoś tragicznie? No, może troszkę, łącznie tutaj... No 77 zł wyrwaliśmy, więc jesteśmy dwójkę na minus, 77, no właśnie, tyle mamy, więc ja bym tutaj no... Trzeba zaryzykować, tak, żeby tutaj spróbować jeszcze do tego challenge'u jakkolwiek, znaczy może nie wrócić, ale jakkolwiek postawić go na właściwe tory. Taką skrzyneczkę oczywiście z kodzikiem Croxy możesz sobie za free otworzyć. No właśnie, bo nie powiedziałem, kodzik Croxy, jak oczywiście są pełnoletnie jesteś, logujesz się z linku, zapisuj, bo oczywiście ma jakiś zielony plusik, no i tutaj właśnie przez Vikes kodzik Croxy wpisujesz 10% więcej, no i skrzyneczka oczywiście na start za free dla nowych użytkowników, więc zobaczmy, lecimy z tą oczywiście skrzynią webcase, do tego tutaj lowcase, więc wrzucam sobie bota raz, wrzucam sobie bota 2, no i zobaczmy, no trzymamy kciuki, no bo fajnie by było ten challenge w końcu wypełnić, więc leci pierwsze otwarcie. Ej, to jest bardzo dobry drop, to jest 63 zł ze skrzynki za 25, więc zaczęcie... Co tu się dzieje, przepraszam? Ej, powiem wam tak, jak nie wierzyłem, że do tego challenge'u jeszcze jesteśmy w stanie wrócić, to teraz naprawdę wiara mi się, że tak powiem, przywróciła, nie? A, jeszcze konkurs na skina. Jak chcesz wygrać, sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz i dołącz na Discorda. No i użyj oczywiście kod Croxy, jako są pełnoletnim jesteś. No powiem tak, 281 zł, gościu.
281 zł. Ile, że tak powiem, kosztuje tutaj najtańszy nóż? Ja muszę to zobaczyć. Na exchangerze 500 zł. Ej, naprawdę teraz tyle kosa kosztuje? Ja się zatrzymałem, jak kosa kosztowała 300-400 zł, nie? No ale dobra, powiem wam tak. To jest jedna bitwa. To jest jedna bitwa, stary. I jesteśmy w stanie ten challenge wypełnić. No, powiem wam, że dawno nie czułem, że jesteśmy w stanie to zrobić, nie? Death Case, no jest to ryzykowna skrzynka, no ale już niech będzie. I możemy wrzucić jeszcze, no między innymi tutaj taką Lakatrina. I dlatego dorzucamy jeszcze coś, powiedzmy, zjedźmy niżej i dorzucamy. O, Tom Case, nie starczy nam. Możemy coś takiego, nawet możemy coś więcej, panny. No dobra, coś takiego chyba możemy zrobić. Zobaczyć, czy jeszcze na taką skrzynkę mi starczy. Starczy idealnie, więc to jest bitwa, która albo da nam kosę, albo nas totalnie wyzeruje. Więc zobaczmy, bitwa ostateczna, 281 zł, bot i samo. Klasycznie, z nim będziemy się pizgać o tą kosę. Zobaczmy, pierwsze otwarcie. Poproszę powtórkę z poprzedniej batch. Niech tutaj lecą te M-ki, nie pamiętam jak one się nazywały, coś tam Lotus. No to nie jest ta M-ka, ale jest, znaczy nie jest podobna, ale ja myślałem w ogóle, że to jest ta M-ka kiedyś, nie? Jak wychodziła ta M-ka, myślałem, że to jest ta M-ka, więc no never mind po prostu. Zobaczmy dalej, no niestety powtórki tutaj z rozrywki nie będzie i dostajemy mocno na dziurę, bo różnica aż 40 zł, no ale tutaj ta skrzynka no, daje nam kałaszka w takim stanie, no myślałem, że ciut lepszym. Zobaczmy, że się za 84 zł, no to jest GG stary, no początkowo chciałem rzucić underdoga, ale mówię, no nie, no zostawmy jak jest. I po raz kolejny, no muszę się obejść smakiem tej kosy.